Fatso to jedna z ulubionych moich przynęt z Salmo. Łowię tą przynętą tak naprawdę chyba 20 lat. Nie chcę tutaj, a może nawet więcej. Słuchajcie, nawet psa nazwałem Fatso, bo tak jak mówię, w zasadzie zaczęło się od slidera, a potem Fatso zdominował całą moją głowę i tą przynętą tak naprawdę łowiłem wiele lat. To były wszystkie pierwsze wyjazdy gdzieś tam za granicą na szczupaki. No i co? Słuchajcie, dwa rozmiary. Występuje przez te wszystkie lata w dwóch rozmiarach. To jest 14 i 10 cm. I w dwóch wersjach. To jest 10 i 14. 10 waży około 70 gram, nie jestem pewien. Ale 14 wiem, że na pewno ma 110. Już to jest taka dosyć ciężka przynęta. I trzeba mieć mocny kij, mocny zestaw. Też nie należy przesadzać, bo już na przykład przy mocniejszym zestawie dziesiątka już może mieć inną pracę lub po prostu zabijać fluokarbon, czy też duży przypon pracy dziesiątki. To są troszkę naprawdę, ta różnica wagowa jest bardzo istotna. Jest to przynęta, ja stosuję, jest to przynęta w dwóch wersjach, tonąca i pływająca. Ja stosuję bardzo często i w zasadzie tylko tonące wersje. Lubię Fatso łowić na takich wodach, głębokościach między 2 i nawet do 8 metrów. Łowię tą przynętą latem, jesienią, ale technikę dostosowuję oczywiście do głębokości i sposób prowadzenia, na jaki się spodziewam drapieżników. Na Fatso złowiłem dużo sandaczy złowiłem w Polsce oraz w Holandii, ale na rozmiar 10. To były sandacze toniowe, najczęściej to była woda 3-4 metry, bo tak naprawdę można tą przynętą prowadzić bardzo powoli. Technika prowadzenia, jak na przykład chcemy prowadzić bardzo wolno Fatso na jakiejś głębszej wodzie, dosłownie delikatnie pracuję, no, nawet niekiedy tylko samym multiplikatorem, i robię takie lekkie podszarpnięcie. Można to kijem robić, można to robić taki lekki ruch multiplikatorem. Śmieję się, że niekiedy można po prostu zasnąć, ale to przynosi efekt w niektórych właśnie sytuacjach, kiedy są w toni ryby lub późną jesienią, kiedy zdarzało mi się złowić naprawdę dużo ryb, ciekawych szczupaków na takiej głębokości 7-8 metrów, gdzie one tam po prostu przechodziły koło tych ławic. Wtedy Fatso 14 najczęściej używam, no bo jest dużo cięższy i po rzucie czekam tam dosłownie 15 sekund, 30, w zależności to jaki zestaw używam, jaka plecionka, i wtedy już się ta przynęta znajduje na tej głębokości i można ją tam fajnie, bardzo powoli zaprezentować. Bardzo często jest tak, że szczupaki lubią takie bardzo ślamazarne, wolne prowadzenie. Tylko trzeba pamiętać, że co chwilkę trzeba tam trochę przyspieszyć, bo on tam się zbliża, podchodzi, patrzy i zmiana jakaś taka króciutka, szarpnięcie multiplikatorem albo też wędką prowokuje go do ataku. Oczywiście stopy są też bardzo dobre. Bardzo często po prostu przy prowadzeniu zatrzymuję, czekam. On pięknie opada. Ja to tak sobie zawsze wyobrażam, że to jest wahadłówka i staram się prowadzić Fatso właśnie jak wahadłówkę. Wersja pływająca, słuchajcie, najlepiej się sprawdza w wodzie, gdzie mamy lustro wody około metra, półtora. Wiadomo, że możemy być na wodzie, która ma 4 metry głębokości, ale ta roślinność jest pod samą powierzchnią. Czy to jest metr, czy pół metra, czy półtora, wtedy warto stosować właśnie wersję pływającą. Ja najczęściej stosuję wtedy 10 cm. No bo ta 14 wiadomo troszkę więcej waży, ale to jest, pamiętajcie, to jest wszystko uzależnione od tego zestawu, który macie przygotowany, bo ja tak naprawdę mam zestaw na 14, na 10, jak chcę troszkę sprowokować jakiegoś dużego, większego zwierza, no to wtedy pływająca 14. Wszystkie wersje tonące, głębiej, tak mówiłem już, ja tak łowię od 3 nawet do 8, nawet na wodzie oczywiście 15 metrów. Ale ryby wtedy widzę na echosondzie, że chodzą w granicach 6, 8 i bardzo często tak właśnie łowię i używam wtedy najczęściej 14. To są takie
sytuacje już raczej jesienne, to tak mówię, może być głębokość nawet 19 metrów. I dużo właśnie w tym łowieniu szczupaków tak naprawdę, bo też nie będę ukrywał, że też te sandacze, które złowiłem, to przeważnie to są przyłowy przy łowieniu szczupaków, ale jest ich dosyć sporo, także dużo tych sandaczy, i to są fajne sandacze, bo to są sandacze takie toniowe, 70 do 80 cm, także ja polecam tą przynętę. To jest moja najlepsza przynęta z firmy Salmo. Tak jak mówię, nazwałem psa Fatso, którego kocham i tą przynętę też uwielbiam. Jest dosyć łatwą przynętą, bo wydaje mi się, że nie jest trudna w operowaniu i wprowadzeniu. Przypomina pracę wahadłówki. Pamiętajcie, można ją spuścić na dół, można ją podciągać, równolegle prowadzić. Tak naprawdę wszystko wychodzi w wodzie, musicie wrzucić, zobaczycie, jak to ładnie pracuje. No i na pewno coś na to uderzy.